Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. To będzie dość pochmurny i wietrzny weekend. Jutro swoim zasięgiem obejmie nas niż znad południowo-środkowej Europy. Napłynie także cieplejsze i wilgotniejsze polarno-morskie powietrze. W nocy może słabo padać na południu regionu. Na termometrach 10 stopni w Krakowie, Olkuszu i Miechowie, 9 w Gorlicach, w Zakopanem i Nowym Targu 3 stopnie. Jutro sporo chmur, ale pojawią się również większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na Podhalu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. Najcieplejszym miastem będzie jutro Oświęcim. Termometry wskażą tam 19 stopni. W Chrzanowie i Olkuszu 18, 14 w Nowym Targu i Zakopanem. W Krakowie jutro padać nie powinno. W najcieplejszym momencie dnia 18 stopni. Wiatr w porywach do 47 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Jutro w południe wyniesie 994 hektopaskale, a pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Kolejne dni także będą pochmurne i deszczowe. Wiatr osłabnie dopiero w poniedziałek. Na termometrach w niedzielę od 18 do 21 stopni, w poniedziałek od 12 do 15. Powietrze w całej Małopolsce będzie jutro bardzo dobrej jakości. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.